Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu: potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Starzenie się. Jest to normalny, długotrwały i nieodwracalny proces fizjologiczny, zachodzący w osobniczym rozwoju żywych organizmów, także człowieka. Procesy starzenia rozpoczynają się u człowieka już w wieku średnim i nasilają się z upływem czasu. Podczas tego filmu dowiesz się, jaki wpływ na nasz organizm ma starzenie się. Oraz jakie zmiany zachodzą w tym czasie w jego anatomii i fizjologii. W układzie sercowo-naczyniowym dochodzi do pogrubienia i zwężenia tętnic. Stają się one sztywniejsze. W obszarach najbardziej oddalonych od serca dochodzi do przebarwień, zaników, owrzodzeń. W miarę upływu lat obserwujemy zmiany w żyłach, które ulegają zwiotczeniu i rozszerzeniu, co w następstwie prowadzi do występowania żylaków i hemoroidów. Większa część zmian zachodzących w sercu. Jest związana ze stanem naczyń krwionośnych zaopatrujących ten narząd. Zachodzące z wiekiem zmiany wysokości ciśnienia tętniczego są przede wszystkim efektem znacznie zmniejszonej podatności dużych naczyń tętniczych. Dochodzi do zmian w komórkach macierzystych krwiotworzenia. Ma to istotny wpływ na zdolność do samoodnawiania. Z badań wynika, że narządem odpowiedzialnym za starzenie układu odpornościowego jest grasica, która po osiągnięciu dojrzałości płciowej zaczyna zanikać. Nasila się produkcja przeciwciał, skierowanych przeciwko własnym białkom, i chorób spowodowanych autoimmunoagresją. Starzenie układu oddechowego przejawia się wzrostem sztywności klatki piersiowej, który jest związany z tworzeniem się zwapnień w chrząstkach i stawach żeber, a także ze zwyrodnieniem kręgosłupa piersiowego osłabieniem mięśni oddechowych i zmniejszeniem powierzchni wymiany gazowej. U osób w podeszłym wieku spada tolerancja do wzmożonego wysiłku. W procesie starzenia ściany jelita i inne jego warstwy stają się coraz cieńsze. Zmianie ulega także skład flory jelitowej. Zmniejsza się wydzielanie gruczołów ślinowych i żołądkowych. W wyniku tego pogorszeniu ulega wchłanianie np. witaminy D i wapnia. Zwiotczenie powłok brzusznych może spowodować u ludzi w starszym wieku przepuklinę. U osób w podeszłym wieku dochodzi do zmian w budowie i czynności samego układu moczowego. Masa nerek zaczyna się zmniejszać. U pośledzeniu ulegają cewkowe mechanizmy odpowiedzialne za kontrolowanie gospodarki ustroju, co może prowadzić do kwasicy metabolicznej. U kobiet zmiany w układzie rozrodczym przebiegają bardziej gwałtownie niż u mężczyzn. Z wiekiem spada u nich liczba komórek jajowych, a wzrasta liczba mutacji chromosomowych. Po okresie menopauzy obniża się gwałtownie poziom hormonów płciowych. U mężczyzn powiększa się gruczoł krokowy, powodując utrudnienie w oddawaniu moczu. U osób po 50 roku życia dochodzi do zaniku tkanki kostnej i mięśniowej. Dochodzi do rozwoju osteoporozy, zwiększa się łamliwość kości. Człowiek ma trudności w poruszaniu się. W przebiegu starzenia dochodzi do zmniejszenia się masy mózgu. Następstwem tego mogą być kłopoty z koncentracją i zmniejszenie zdolności skupienia się na kilku rzeczach jednocześnie. Wydłuża się czas reakcji i zmniejsza szybkość ruchów dowolnych. U osób w starszym wieku częściej występują zaburzenia psychiczne. Najczęściej spotykane to otępienie, zwłaszcza choroba Alzheimera, depresja i zaburzenia świadomości. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.